Czym byłaby właściwa teoria wszystkiego? Czy naprawdę jedyną istotą zdolną stworzyć taką teorię byłby słynny demon Laplace'a? Czy teoria wszystkiego z konieczności musiałaby się ograniczać jedynie do zjawisk fizycznych? Czy sam podział na zjawiska fizyczne i niefizyczne nie byłby tutaj problematyczny? Moim zdaniem byłby. Więc powiem Wam w tym filmie, czym moim zdaniem winna być dobra Teoria wszystkiego? Pytanie, czy może istnieć niedobra teoria wszystkiego? Mówiąc, czym musiałaby być taka teoria, wskażę tutaj przede wszystkim na zakres zagadnień, który powinna obejmować, a byłby on czymś ogromnym, począwszy od tego, jaki jest status teorii wszystkiego jako teorii. Właściwa teoria wszystkiego powinna zatem ujmować wszystkie zjawiska fizyczne i nie tylko fizyczne. Zatem, również wszystkie zjawiska psychiczne, społeczne, yy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk politycznych. Jednym słowem, wszystko. W koncepcji Laplace'a, istota posiadająca. Te nazwijmy to teorię wszystkiego, byłaby bytem wszechwiedzącym. Jednakże dokładniejsza analiza tego rodzaju założeń wskazywałaby, że ta istota tak naprawdę musiałaby być wszystkim, gdyż właściwy rozdział wiedzy od tego, co wiedzą nie jest, czyli wiedzy od przedmiotu wiedzy, jest niezwykle trudny. Zatem, demon Laplace'a musiałby być zrównany z panteistycznym bóstwem. Czym zatem mogłaby być osiągalna teoria wszystkiego? Czy rzeczywiście teoria wszystkiego przewidywałaby całą przeszłość, jak i całą przyszłość? Moim zdaniem, niekoniecznie. Teoria wszystkiego, w moim rozumieniu, byłaby spełnieniem snów wszystkich filozofów, konceptem wyjaśniającym całą złożoność wszechświata, kamieniem węgielnym wszystkich innych nauk, można powiedzieć, emanacją istoty nauki najogólniejszej. Oczywistym jest, że taka teoria powinna mówić, jak już zostało powiedziane, o wszelkich zjawiskach społecznych o wszelkich zjawiskach fizycznych, psychologicznych e, o życiu, śmierci o tym, co przed tym, co po tym ale również o czasie i przestrzeni. Ale to nie wszystko. Teoria ta powinna zarazem uzasadniać, dlaczego nie jest nauką boską. Powinna również uzasadniać swoje własne występowanie, i przede wszystkim uporać się z problemem teorii prawdy, gdyż taka teoria powinna być niefalsyfikowalna. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć? Niefalsyfikowalna teoria cóż to za teoria, można wymyśleć dowolny, spójny, logiczny schemat, e, który będzie opisywał wszystkie zjawiska nawet w sposób absurdalny a nazwijmy go teorią wszystkiego będzie, gdyż będzie niefalsyfikowalny. Otóż nie, największą zaletą, istotą tej teorii wszystkiego w moim rozumieniu byłoby to, że uzasadniałaby ona każdą inną koncepcję, ale w sposób nieredukcjonistyczny. Co to znaczy, ta teoria nie mówiłaby, co jest fałszywe lub nie. Uzasadniałaby występowanie innych teorii i zarazem określała warunki ich prawdziwości. Na ogół jest tak, Iż teoria X wyjaśnia zarazem, dlaczego teoria Y jest fałszywa lub niepełna i tłumaczy dlaczego. A jeżeli ta teoria Y jest niepełna, to najpewniej w jakimś stopniu jest fałszywa. I takie jest nasze standardowe rozumienie, gdy mówimy o teoriach. Tak wyobrażamy sobie na ogół teorię. Ja jednak, rozważając kwestię teorii wszystkiego, podążyłem za słowami Fichtego z jego wprowadzenia do teorii wiedzy, gdzie pisał on, iż dogmatyka i idealistę. Dzielą przede wszystkim ich zainteresowania, a przewagą, jeśli tak można by rzec idealisty jest to, że jest on w stanie uzasadnić na gruncie swojej teorii przekonania dogmatyka, zaś dogmatyk nie jest w stanie uzasadnić w sposób nieredukcjonistyczny przekonan idealisty. Właściwa teoria wszystkiego, w moim rozumieniu, musiałaby zatem uzasadniać, dlaczego w ogóle mogą istnieć jakiekolwiek inne teorie. Musiałaby uzasadniać Dlaczego istnieją ludzie, którzy sądzą, iż ta teoria wszystkiego nie jest teorią wszystkiego? Nie mogłaby uzasadniać tego w ten sposób, iż oni po prostu się mylą, gdyż tutaj lądowalibyśmy na gruncie korespondencyjnej definicji prawdy, a ona sama jest problematyczna i tutaj znów weszlibyśmy w regres nieskończoność. Musiałaby również tłumaczyć, skąd bierze się coś takiego jak korespondencyjna definicja prawdy. Co więcej, z istoty teorii wszystkiego musiałoby wynikać to, Iż ktoś, kto byłby w stanie zrozumieć teorię wszystkiego, musiałby ją siłą rzeczy przyjąć, czyli zrozumienie teorii wszystkiego musiałoby prowadzić do jej uznania. Co więcej, teoria wszystkiego powinna również opisywać warunki zrozumienia teorii wszystkiego i warunki niezrozumienia teorii wszystkiego. Teoria wszystkiego powinna być również w innym sensie metateorią dla wszelkich pozostałych teorii. Powinna wskazywać te, które są najlepsze. A ktoś zapyta w tym momencie, hmm, skoro wskazywałaby najlepsze, dokonywałaby jakiegoś wartościowania. Yy, I można by się zgodzić, można by powiedzieć, że wskazywałaby te koncepcje, z których najłatwiej doczyć jest do teorii wszystkiego. W jaki sposób teoria wszystkiego miałaby zatem łączyć wszelkie inne teorie? Na pewno nie na zasadzie sumowania, czyli nie stanowiłaby ona. Sumy wszystkich innych teorii i ich połączenia, można powiedzieć, powiązania wszystkich nitek wiedzy, jakimi dysponujemy. Stanowiłaby ona raczej jej podstawę, kamień węgielny. Można powiedzieć, że byłaby matematyką. Teraz pojawia się pytanie, czym właściwie jest matematyka, skoro sugeruje, że jest czymś zbliżonym do teorii wszystkiego, ale to temat na inne rozważania. W serii Nauka Myślenia, która, mam nadzieję, wkrótce pojawi się na tym kanale. Postaram się Wam wskazać, co wspólnego ma matematyka, geometria i poszukiwanie teorii wszystkiego, właśnie. Można powiedzieć, że będziemy poszukiwali takiej teorii wszystkiego wspólnie, gdy wreszcie zacznie się ta seria, lub też ja będę wyrażał pewien koncept, który od dawna tkwi w moim umyśle, a Wy powiecie, co o nim sądzicie. Pytanie, zagadka, którą zaraz rozwiążę. Czyli dlaczego teoria wszystkiego nie powinna przewidywać wszelkich przeszłych, jak i wszelkich przyszłych stanów rzeczy? Teraz 5 sekund milczenia i możecie spróbować na to odpowiedzieć. Rozwiązanie jest proste. Teoria wszystkiego jest również teorią czasu. A skoro jest teorią czasu, to przyjmowanie, iż teoria wszystkiego musiałaby Podlegać czasowi w rozumieniu liniowym e, byłoby nie do końca właściwe. Oczywiście, można powiedzieć, że teoria wszystkiego jest wyrażana w pewnym czasie i przestrzeni, e, co nie znaczy, że nabiera charakteru czasu W Sposób wyrażenia takiej teorii nie jest samą teorią, a jak sami się przekonacie, jest całkiem prawdopodobne. Że teoria wszystkiego nie jest teorią w klasycznym tego pojęcia rozumieniu, a raczej pewną metodą, pewnym sposobem myślenia. No i cóż, to byłoby na tyle. W tym odcinku powtórzyłem niewyobrażalną liczbę razy frazę teoria wszystkiego, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale to był odcinek o teorii wszystkiego, czy też raczej o tym, czym teoria wszystkiego powinna być. Liczę, że zasubskrybujecie ten kanał i że ja będę mógł wreszcie kiedyś wystartować z tą nauką myślenia, bo nadal uważam, że mam do tego zbyt kiepskie warunki techniczne i po prostu czeka mnie wiele pracy, by podawać Wam te materiały w sposób ciekawy i zrozumiały, w przeciwieństwie do tego, czego doświadczyliście, prawdopodobnie tutaj. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Pięknego czasu.